Witam was bardzo serdecznie, moi mili, w kolejnym odcinku Seriusa. Rozdział 9. Śniadanie we Francji. Najwyraźniej z Rzymu przenosimy się do Francji. Zobaczymy, jakiego rodzaju śniadanko otrzymamy. So, an old Slavic text we found in Italy told us that the Middle Eastern artifact we're looking for, which is actually of alien origin, is in France. Yep. This is actually one of our less convoluted missions. You sure it's in Carcassonne, then? I am sure it is there, but I am not sure our path is wise. This grail, whatever it is, I fear it is anathema unto God. Men died to hide it, to shield the world from its influence. Or to keep it for themselves. Whatever their reasons, we need it. We're gonna win this war, no matter the cost. And what if cost is our soul? I'll write them a check. 5 minutes to drop. What's the situation on the ground? Oh, Catfu. Mental captured the town a while back. We can expect heavy enemy activity. Nice. I like a challenge. You're set to rendezvous with a French resistance cell. Contact's name is Michelle. She'll meet you on the main square. The resistance will get you into the castle. No, jak zwykle. Lost engine 2! Gremlins are real! We got raiders on our tail! This thing flies like a sack of potatoes! A sack of potatoes that's about to fall out of the sky! Start bailing, now! You heard the lady! Go! Geronimo! Bez spadochronu? Everyone, report! I'm okay! I got out! I lost my shoe! Winds aren't too strong. Can anyone hear me? Try to stay together. Don't get scattered. We're... No i to by było na tyle. Guys, hello? Shit, I can't see anything. Is that a tree? Okay. Hello? No, co wy gadacie? Carter? Kenny? Seriously? Yeah, this mission is going great! O Boże. Long way to that town, I'm gonna need a ride. Znajdź pojazd. Poszukamy. Tylko, że... Czemu ja nie mam broni? Tylko, że jak coś mi teraz tu wyskoczy, to będzie przewalone. To jest dosłownie przewalone. Właśnie o tym mowa. Coś tu lata w ogóle. Harpie jakieś. Wywalać ode mnie. Da się je łapać, to dobrze. Jezu, silne to. Dawaj ją. Chyba wszystko. Coś tam jest. There's my ride. Tylko, że widzę motorek. O, coś mnie tu atakuje. Dobra. A ja bym sobie pojechał w przeciwnym kierunku, na przykład tu. O, tutaj w ogóle broń można trzymać, zestrzelać.
droga daleka, widzę. Francja to jak już powoli otwarty świat gry. O, tu jest jakieś zadanie. No jak się będę wracał, to tam pojadę. Zobaczymy, co jest jeszcze dalej. Chociaż nie wiem, czy chcę wiedzieć, bo znając twórców gry, to oni mają przeróżne pomysły. Zaraz się skończy tym, że dojadę do jednego bandaża, który spowoduje, że cała chmara kosmitów zacznie mnie atakować. No właśnie, o tym była mowa. Nie chce mi się z wami walczyć. Czemu ja mam wysiadać z tego motoru? O Boże. Ta mapa się kiedyś kończy? Ja z powrotem do Rzymu dojadę. Co ty to sam się tak ślizgasz po tym? Nie ma jakiegoś turbo doładowania czy coś? Powoli to wygląda tak, jakbym się oddalał od tego celu. Wolne kółko na około całej mapy. Albo i nie. No bez jaj. A, okej. Nie daj się sam. Bo myślę, że tam gdzieś po drodze jeszcze jakieś są zadania poboczne. Bo aż mnie skręca. Mówię, co to ja jadę w kierunku jakichś w ogóle wulkanów. Czy mi się wydawało, czy tam się coś nie pojawiło przypadkiem? Naprawdę, jestem bardzo ciekawy, dokąd dojadę. Staram się dostrzec jakiś cel. Ale go najzwyczajniej na świecie przede mną nie ma. No tak jak mówię, jakieś wulkany są i to mi się nie podoba trochę. O. To nie brzmi zbyt dobrze. Nawet nie mam zamiaru do nich strzelać, bo się wyrąbię. O, ale tu już jest taka droga ciasna, więc może coś się tu wydarzy. Śmiałbym się, jakbym dojechał do zamkniętej bramy. No nie! E? Serio? 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 Czy wy tak teraz na poważnie? What the fuck? Nie wierzę w to po prostu. Tak strollować gracza. Ja mam teraz ten hektar się wracać. Przecież ja tutaj jechałem prawie że 7 minut. O Boże.
Nie wierzę w to. To się nie stało. Nie, 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 dziękuję. E? Co to jest? Dzięki za odwrócenie. Dobra, jedziemy dalej. Nie wiem, powiem szczerze, że ja nawet nie mam zamiaru tego zbierać. Teraz pojedyncza amunicja kosztuje mnie to więcej. Przydałoby się tu jakieś, nie wiem, turbo doładowanie czy coś. Aha, mam nóż w ręce, ale nie mam tego animacji trzaskania tym nożem. A w tym widoku mam. No, słabo. W każdym bądź razie sam, no, 2 km już przejechaliśmy. 3 nawet bym powiedział. A więc jedziemy dalej. Odwalcie się. Ja mam nadzieję, że tu się nie pojawiła jakaś broń, bo to by była lekka przesada. Szkoda, że chociaż nawet żadnego osiągnięcia nie było. Za to, że nie wiem, dałem się wystryknąć na dudka. Jedziemy, 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 jedziemy tak bez końca. W sumie fajna inicjatywa, że w Siriusie sam można pojeździć sobie na motorze, aczkolwiek powiem wam szczerze, że niczym nie przypomina to pierwowzoru. Tamty Sirius samy to był jednak był klimacik i tak dalej, tu już widać, że to jest nowoczesność. Sirius sam nie jest sam tak naprawdę. Jest w jakimś oddziale, animacje są strasznie takie proste i drętwe. Ogółem, tak jakby gra próbowała być na nowym silniku graficznym zrobiona w starym stylu, tak jakby. Ups. O Boże, już 5 km zostało, tylko jak dobrze. Znaczy, w gruncie rzeczy to gdzieś poboczne zadanie było do zrobienia. O, chyba tutaj. Tak jest. Zobaczymy, co nam ciekawego nas czeka. Chociaż szczerze powiedziawszy, nie chcę próbować ich rozjeżdżać tym, bo to będzie samobójstwo. Jacyś
No bez jaj. Myślałem, że ten nóż będzie coś trochę lepszy. Dobra, nieważne. No i cacy. No już coś fioletowego widzę. Dobra, schowaj to. O! Teraz się możemy tak zabawić, będzie dużo szybciej. Otóż to. Dobra, dobrze jest. Ci jacy poustawiani pod tą ścianą, jak prawdziwy oddział antyterrorystów. Gdzie on jest? Bye bye. Dobra, teraz tak. Sirius Sam fights for Earth. Oj, no taki peszek troszkę. Ej, co to było? Czemu ja spadłem stamtąd? Nie. Dobra, wiecie co, ja wam powiem, lepiej będzie tak zrobić, niech się nawalają między sobą. Będzie święty spokój. No tam na dach chyba nie wskoczę. Chociaż nie, nie da rady. Gdzie tu w ogóle był ten... A tam jest to fioletowe coś. No ja tu nie wskoczę przecież tak łatwo. Dobra, no na pewno, żeby tam skoczyć, to bym się musiał tu wdrapać, tak mi się wydaje bynajmniej. Chyba tak łatwo nie pójdzie. Mogę spróbować. Tego bliższego kąta, no przecież przed chwilą tu skoczyłem, no co jest. Z drugiej strony nie wskoczę stąd? No chyba raczej nie. O, też nie. Dobra, wyrąbany w to mam. To będzie trwało wieczność. Skrócę sobie troszkę przez lasek. Mm-hmm.
Gdzieś coś, ktoś jeszcze? Chyba po lewej stronie. Tak jest. Ej, trochę są z życiem. No już, co prawda, trochę lepiej. Ale wciąż. Serum gniewu. Ten związek dopingujący pozwala żołnierzowi osiągnąć stan euforycznej wściekłości, podczas którego jest silniejszy, szybszy, bardziej zwinny. Ma lepszą percepcję i odporność na obrażenia. Niestety efekt kiedyś się kończy. Plotki o tym, jakoby nadużywanie serum wywołało niepłodność, są bezpodstawne. Nigdy nie zbadano tego efektu. Oho. Chyba powiem wam tak, miłej zabawy wam życzę. Ja sobie polecę mimo wszystko naokoło. Tutaj mało z życia mam. O nie. Proszę nie, tylko nie oni. I look forward to it. But first, grandmama's famous mushroom surprise. O Jezus Maria. Teraz tak. No dobra, muszę przeładować. Teraz to, że jesteście mądzi, co? Oj, skończyli się. Albo i nie. Dobra, koniec. Właśnie, może z nich coś poleciało tam? Czy nie bardzo? Nie bardzo. Dobra, nie no, wyrąbane w nich. Już nie mam zamiaru ich atakować. Zabiłem większość krzykaczy. Teraz wracamy do naszego głównego celu. A tu samochód. Da się? Wsiąść? Nie da się. Trochę mało życia mam. 28 tylko. Jezus Maria, jaki zdziczały rozdział. Śniadanie jest w naprawdę potężnym wydaniu podane do stołu. Dobra, wracamy na główny tor. Powiem wam szczerze, że póki co 25 minut zajęło mi objechanie tej trasy. To nawet nie jest początek. Bo tylko doszedłem do machiny mojej wojennej. Tego świetnego motoru. No i co dalej mogę wam powiedzieć? No nic. Pojechałem w przeciwnym kierunku i widać, jak to się skończyło. 25 minut z życia wyjęte. Ła! Dobra, tam nic się nie stało. Okej, więc cofnijmy się tak jakby w czasie. Ustawię sobie go tutaj. O, będę motorem jeździł. Tam? Nie, mój cel jest tam. Strzelby tak jechać i strzelać.
Jak Terminator. Ciekawe, jakbym chciał wyeksplorować tą mapę do granic możliwości, ile by mi to zajęło. Chociaż nie chcę chyba nawet myśleć. Nie! Chodź. Jakbym tak przygramolił na czołowe, ciekawe co by przeżyło. Czy on, czy mój motor? Jakaś wiocha. Zobaczymy co tu mają. Strzelba. Coś u góry? Nic. Dobra. Life. Life to by się przydał. O. Nie da się na łóżko wskoczyć, szkoda. Najdroższa Clodild. Dzięki łasce opatrzności moje zdrowie poprawia się szybciej niż się spodziewałam. Masz rzeczywiście rację. Cudownie byłoby, gdyby mój syn mógł mnie odwiedzić częściej. Odwiedzać, czy nie częściej. Ale jego praca jest po prostu zbyt ważna dla przyszłości całej ludzkości. Ty masz szczęście, że Sylvain jest tylko farmerem. To zabawne, że wspominasz o chłopcach Floret. Tak się składa, że wczoraj rozmawiałem z Filibertem. Uważał, że obcy przybyliby wyrównać nasze aury z matką naturą. Próbuję zwrócić na siebie ich uwagę. Nigdy nie słyszałem niczego bardziej niemądrego. Tylko moc modlitwy może wpłynąć na bieg naszego życia. Tak jak to powiedział ojciec Leclerc twojemu synowi, kiedy ten ukradł winą szalne. Obawiam się, że plan Fulberta, aby przetrwać na baktach w okolicy farmy twojego syna, jest skazany na porażkę. Osobiście uważam, że tylko ci, którzy odrzucili diabla, będą ocaleni. Na pewno się ze mną zgodzisz. Mam nadzieję, zobaczyć cię jeszcze w kościele Erid. No cóż, Edyto, górniak. Nie. Ej, dobra, bo spokójcie się. Dobra, wyrąbane mam. Co tam jest? Tam też coś jest. Jadę tam. O. Me and my gal Aubrey are stuck in this here bell tower, which you might find funny seeing as my name is Annabelle, but frankly we're in a bit of a pickle or whatever it's called around here. A bit of a souffle, maybe. And we sure could use a hand. Preferably one with a gun in it. Hand, check. Gun, check. I'm on my way. Ideolo. Yes, ma'am. Oh, that's mighty nice. Ain't it nice, Aubrey? Oh, he sure is. Mhm. Zostawię ten motorek tu. O, apteczki, świetnie. Amunicja to jest to, czego mi trzeba. Co tu się takie FPS-y spadają? Komputer mi się pali? Ale i jadka. O, wampiry. We Francji. Ej, bo ja nie widzę w ogóle, co tu się na tym ekranie dzieje. Masakra. W ogóle na jakiej podstawie wampiry przeżywają wśród tego słonecznego dnia? Bo nie rozumiem. Ej, bo ja tu słabo stoję z życiem. No już trochę lepiej. O.
thanks for your help, friend. Sure was lucky that you came along. You're welcome, ma'am. So, what are two all-American girls doing shooting aliens in the French countryside? Well, Aubrey's from around these parts, actually. After Lexington, she said, let's go somewhere nice, drink some wine, shoot some aliens, have some quiche. Who can say no to that? Right? Anyhow, I gotta get Aubrey back to the hideout. Hey, you want her rifle? Her arm's all shot up. Won't be using it for a while. Sure, ma'am. That sounds great. And good luck. Same to you, sweetheart. Oh yeah! Snajperka brzmi lepiej. Znaczy, w ogóle właśnie poleciało coś... Nie, no nie mówcie mi, że to prawda. I to jeszcze te gówniaki są. I hate those skelly boys. Nie, no dobra, to bez sensu takie strzelanko. Zapis to chyba się skończyli przeciwnicy. Dobra, no jedziemy dalej, nie? A, zapomniałem, że on potrafi zjeżdżać jak po lodzie. Co tam jest? Tędy to ja nie przyjechałem, nie? A nie, tędy przyjechałem, dobra. Pola kukurydzy, ciekawe czy coś tam ukryte. Za dużo ścieżek tu jest. Prowadzą nie wiadomo dokąd. No chyba wszystkie do tej wieży. O! Co my tu mamy? Tunnel's closed. No. Guess I'll have to take a detour. Hop jazdem, naprawdę. Oh, I'll have to ditch the bike. Bye, baby. I'll miss you. Rozumiem, że z buta mam zapieprzać. Niedobrze. I smell trouble. Nie da się ukryć sam. Idź polną drogą. Sacy. Dobra, pełne życie mam nawet, więc jest super. Pełna amunicji, to mi się nie podoba. O, a tam coś jest u góry. Jak tam wejść? Pewnie tu po murku. O tak. Pewnie tutaj. O, i cacy. Zebrane. Jezus, tym bardziej, że to jest ta czarna dziura, ona się bardzo przyda do walki z tymi podświarami. Dobra, no, lecimy z buta. Nie. Dobra, nie wygląda to za dobrze. Nie, razy 1000. I co wam powiem? Zrobię to tak. Baju, baju na Bombaju. Jezu.
Ups. Dobra, tu będę bezpieczny, jeśli się o to rozchodzi. Mi się już nic nie stanie. Chyba. O! No. Co tu się dzieje z tą grą, że ona tak przycina? Co? Nie, no nie możecie mówić poważnie w tym momencie. Jeszcze go nie zabiłem, naprawdę. Jezu. Skąd oni się biorą? O masakra, ludzie. Dobra, jestem w jakiejś wiosce. Nie bardzo wiem, co to jest. Nie bardzo to mi się podoba. Wydaje mi się, że będzie jedno wielkie boom. O! Namaste, mon frère. Have you come to be taken and become one with Mother Nature? What? They have come from the stars to put us back in touch with the Earth. Is there like another set of alien invaders that I'm not aware of? No, 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 they are not invaders. Look, I will show you. Oh no. Let us celebrate the dawn of Aquarius. Help us change ourselves so we can change the world. Take us up in your divine chariots and teach us the path of peace. Super. Yeah, about that. You might want to take cover. Ups. To była moja wina. Walcz się ze sobą. O! Ich już za dużo nie zostało. Gdzie ten helikopter w ogóle, ten duży taki? Jezu, co tu się z tą grą dzisiaj dzieje?
Dobra, chyba już końcówka. Okej, helikopter jest tam. Masakra. I can see in your aura that you are a powerful friend of the earth. Now, mon frère, it is time to seek out their base and bring peace. By crushing the oppressor, you must head there, to the south, as the eagle flies. But you cannot go on foot like a hobbit. You will need a mighty steed. Here, take the keys to my combine harvester. You're a terrible hippie. You know that? Well, you have to go with the flow, mon frère. Can you dig it? Like a grave. Oh, wow, that came out really sinister. Anyway, bye, hippie dude. Happy trails, mon frère. Dobra. No to... o, apteczka, pięknie. Co, jeszcze tu ktoś jest? Nie wiem. Za tym w ogóle jest. Nie wiem. Dobra, zbieramy amunicję. Oh yeah! Aha. Okej. Rozumiem. O, zacznie się uczta. Obawiam się, że tutaj właśnie FPS-y będą spadać jak głupie, nie wiem dlaczego. Nie wiem zbytnio co tu się odwala z tą grą dzisiaj, że tak spadają te FPS-y. Ale zważywszy na mój sprzęt, to raczej nie może być on zły. Odwal się. O Boże. Amunicja w ogóle jakaś. Nie, i chwolę. Nie przejeżdżać, bo jak widać spadają mi tutaj FPS-y i siła mojego kombajnu. No dobra, teraz to już bliziutko jest. Ja bym poleciał jeszcze tam. Albo i nie. No sorry, nie. O, śniadanie we Francji ukończone, dzięki Bogu. W jakiś normalny sposób, oczywiście nie wszystko tutaj wyeksplorowałem, ale jakieś dziwne anomalie się stały naprawdę. Jakieś spadki FPS-ów i takie inne rzeczy.
Nie wiem, nie zdarzało się to przynajmniej wcześniej na tym komputerze, więc nie wiem, może się pali. Kto wie. W każdym razie dziękuję wam bardzo za uwagę w rozdziale 9 i dobijamy już do dwucyfrowej, czyli rozdział 10 to będzie jeden na drogę. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia.